I na koniec jeszcze bardzo ważna informacja dla wszystkich dzieci, które zaczynają w piątek ferie i nie chcą się nudzić. Zapraszamy przed kamerę TVP Gorzów. Można w czasie wolnym od szkoły zdobyć ciekawe doświadczenie i zostać reporterem naszej telewizji w swojej miejscowości. Czekamy jeszcze na zgłoszenia, ale pierwszych małych reporterów już wybraliśmy. Bardzo ciekawe zgłoszenie przysłali do nas rodzice Tomka Kozłowskiego ze Słubic. Zobaczmy. Zgłoszeniem Tomka był krótki film, w którym chłopiec pokazał nam, że czasem w czasie ferii dzieci się nudzą, kiedy nie cieszy już gra na gitarze, ani nawet kopanie piłki. A gry komputerowe przestają wciągać nawet najbardziej zapalonych graczy. Warto spróbować czegoś nowego, na przykład swoich sił po drugiej stronie telewizora i odpowiedzieć na nasze ogłoszenie, bawiąc się w czasie ferii w reportera TVP Gorzów. Tomek przekonał nas tak. Moim najskrytszym marzeniem jest zostać reporterem telewizyjnym TVP Gorzów. Pozwólcie mi to marzenie spełnić. Pozwalamy. 11-latek wystąpi w jednym z pierwszych odcinków programu Twój punkt widzenia w czasie ferii. To on na ulicach Słubic będzie robił wywiady z mieszkańcami. Na zgłoszenia rodziców innych uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z całego regionu czekamy pod adresem otvgorzów@tvp.pl. Niekoniecznie w formie filmu. Wystarczy napisać maila. Sama się nie mogę doczekać, jak to będzie. Tomka zobaczycie Państwo na początku ferii w programie Twój punkt widzenia, ale inne dzieci też mają jeszcze szansę. Kto nie zapamiętał adresu, pod jaki trzeba się zgłaszać, zapraszamy na naszą stronę internetową. Tutaj instrukcja głównie dla rodziców, gdzie te maile z prośbą od dzieci wysyłać, a również cały film z Tomkiem Kozłowskim w roli głównej. Brat podobno pomagał mu to nietypowe zgłoszenie nagrać, ale jak wspominaliśmy, to nie muszą być filmy, mogą być też zwykłe maile od rodziców dzieci chętnych, głównie z klas 4-6 szkół podstawowych z całego województwa. Cały czas czekamy.